korespondencja zaczyna kompletnie tracić sens. Listy stają się tak niepokojące, że nawet twoja naukowa ciekawość nie jest w stanie przysłonić strachu, jaki w tobie wzbudzają. Nieznane istoty zaczęły podchodzić do mnie coraz bliżej. Psy cały czas szczekają, nawet kiedy nie ma księżyca. Zaatakowały mnie podczas wyprawy samochodem do miasteczka. Napotkałem pień drzewa powalony na środku drogi, w miejscu, gdzie szosa przecina szczególnie gęsty las. Wściekłe ujadanie moich dwóch mastifów ostrzegło mnie, że istoty muszą być niedaleko. Podczas drogi powrotnej obok auta przeleciał jakiś pocisk. 15 sierpnia otrzymujesz kolejny list, który wprawia cię w jeszcze większe zdumienie. Czytaj list Akleja w paragrafie 139. Twój wybór został już zapisany w gwiazdach. Zobaczymy, co pradawni bogowie dla ciebie przygotowali.